Cześć, witam. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego filmu, mowa dzisiaj będzie o pytaniach, które zadajemy potencjalnemu kontrahentowi, nabywając ładunek. Znaleźliśmy sobie trasę na giełdzie, powiedzmy, która nas interesuje, którą chcemy wykonać, i kontaktujemy się za pomocą jakiegoś tam komunikatora bądź maila. Sposoby kontaktu z klientem omówiłem w poprzednim filmie, także zapraszam. I pytamy ewentualnego kontrahenta, zadajemy mu pytania, których odpowiedź da nam informację, czy w ogóle jesteśmy w stanie wykonać dany transport. Pierwszym podstawowym pytaniem jest, czy w ogóle oferta jest aktualna. Może się okazać, że już dawno został transport sprzedany, może się okazać, że już jest załadowany, ktoś po prostu zapomniał oferty usunąć, gdzieś komuś umkła. Pierwsze pytanie, czy transport jest aktualny? Kolejnym pytaniem, bardzo ważnym, bardzo istotnym, które niesie bardzo dużo informacji, jest, co za towar. To już nam bardzo wiele da. Jeśli się okaże, że to jest płytki na paletach, no to już wiadomo, że tam sobie jakąś firanką standardową bez problemu poradzimy z takim ładunkiem. Może się okazać na przykład, że będą to do załadunku 12-metrowej długości wiązki stali. No i już wiadomo, że stal to jest taki ładunek, to są takie ładunki, stal w szczególności, które są ładowane górą, czyli będziemy potrzebowali otwierany dach. I przy okazji, gdy się już dowiemy, uzyskamy informacji, co za towar, i będziemy mieli jakieś wątpliwości, to wtedy ewentualnie można się dopytać, czy to będzie ładowane bokiem i jak będzie rozładowywane. Bo to, że sobie załadujemy, to nic, jeszcze to trzeba rozładować. Może się okazać, że załadujemy sobie bokiem, a rozładują nam na budowie z żurawiem z górą. Bo bardzo często na budowie żurawiem się zrzuca, prosto z naczepy. Zrzucamy, otwieramy dach i rzucamy górą. A więc dla pewności można się zapytać jeszcze przy okazji pytania, co to za towar, jak to będzie ładowane, w jaki sposób. Żeby nie zaliczyć po prostu ząka. Mamy na przykład kamień jakiś wielki do przewozu, albo jakąś tam koparkę. To wiadomo, że będzie potrzebna niskopodwoziówka, ewentualnie jakaś platforma. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście kontrahent, rzucając ofertę na giełdę, już sobie zaznacza, co potrzebuje, jaki sprzęt. Także my, klikając taką ofertę, otwierając ją, już wiemy mniej więcej, że no, będziemy w stanie to wykonać, aczkolwiek dopytując o szczegóły unikniemy jakichś potem niejasności i rozczarowań. Przyjedziemy na załadunek izotermą, a tu trzeba było go otworzyć. No i by był ładny ząk, karpia trzeba by było szczelić, nie załadujemy. I tak dalej, i tak dalej. Kolejnym pytaniem, bardzo istotnym, towarzyszącym właśnie pytaniu o ładunek, ktoś nam udzielił informacji, karma na paletach dla psów, powiedzmy. Bardzo istotne pytanie, czy mamy na wymianę palety, czy trzeba wymienić palety. Bardzo ważna informacja. Co się z tym wiąże? Jeśli są palety na wymianę, to znaczy, że przyjeżdżając na załadunek powinniśmy mieć 30, powiedzmy, palet, czy tam 33, no w zależności ile jest do załadunku. Mamy do załadunku 16 palet tej karmy, no to 16 palet musimy mieć na wymianę i musimy je zostawić na załadunku. Ewentualnie wchodzi w grę coś takiego jak dostarczenie tych palet później. Czyli powiedzmy, mamy w zleceniu, umówimy się tam, dogadując tą ofertę, dogadując ten ładunek, umówimy się, że zwrot palet do 30 dni. I do 30 dni trzeba te 16 palet na miejsce załadunku zdać. Trzeba je zdać, ponieważ przyjdzie nam obciążenie. Przyjdzie nam obciążenie za palety.
jest dane palety, nie rozliczenie palet. I może się okazać, że w zleceniu transportowym było, że jedna paleta będzie kosztować w takim przypadku 50 euro. No i 16 palet, jak nam przyjdzie do zapłaty 800 euro, może się okazać, że nie dość, że nie zarobimy nic, to jeszcze musimy dołożyć do tego interesu, bo przyjdzie nota obciążeniowa, no i niestety. Bardzo istotne pytanie, bardzo ważna informacja, która niesie dodatkowe, że tak powiem, koszty transportu. Czyli będziemy musieli pamiętać, że kiedyś jeszcze tam trzeba będzie raz przyjechać specjalnie do tego punktu i zdać te palety. Czasami jest tak na przykład, że po rozładunku odbieramy palety puste i wieziemy je do jakiegoś tam skupu, w sensie nie, że se sprzedajemy, tylko po prostu zdajemy je do punktu, z którym klient ma podpisaną umowę, że tam je zwraca przewoźnik po rozładunku. I to też będzie rodziło kolejne koszty, bo musimy wziąć pod uwagę to, że kurczę, zrzucimy się, no i jeszcze musimy tam 30 km podlecieć. No i jak mamy inny ładunek zupełnie w innym kierunku potem wzięty, no to będzie czasie wrócić. No i to wszystko wiąże się z kolejnymi kosztami, dlatego zdobywając taką ofertę, decydując się na taki transport, to wszystko trzeba skalkulować i mieć to na uwadze. To by było chyba na dzisiaj tyle, bo już dobrych parę minut minęło. Pozostałe pytania będą w następnym odcinku. Także serdecznie zapraszam. Dzisiaj dzięki wielkie za uwagę i do następnego. Cześć!